16-letnia Joanna Mikołajczak uczęszcza do drugiej klasy Państwowego Liceum Muzycznego imienia Mieczysława Karłowicza w Poznaniu. Jest zaledwie jedną z trzech osób, choć jedyną dziewczyną, które w całym jej roczniku grają na gitarze. W dobie elektroniki, komputerów, syntezatorów i innych technicznych, ale jakże pustych cudów, gitara wydaje się być instrumentem niemodnym. Jednakże kto przyszedł na koncert, ten niewątpliwie wyszedł przekonany, że uroku, piękna, czystości barw nie jest w stanie nic zastąpić, a tym bardziej w tak dobrym wykonaniu, jakie zaprezentowała Joanna Mikołajczak. Zaczęła grać zaledwie 6 lat temu, mając lat 10. Zawsze marzyła o fortepianie i to przypadek wręcz sprawił, że zajęła się gitarą. Dziś natomiast twierdzi, że widocznie musiało to być zrządzenie losu, gdyż przekonała się o tym, że najpełniej może wypowiedzieć samego siebie właśnie przez ten instrument. Najbardziej ulubionym kompozytorem jest Astor Piazzolla i jego kompozycje gra najchętniej. W programie swojego koncertu przedstawiła m.in. sonatę F-dur Diabelliego, małą suitę Weissa, utwory Witolda Lutosławskiego i oczywiście Astora Piazzolli. Z niecierpliwością oczekujemy na następny koncert, gdyż mamy nadzieję, że Joanna, niezrażona absencją publiczności, jeszcze nie raz zawita w sali koncertowej naszego muzeum.